Cześć, czołem moi drodzy, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. Dzisiaj drugi film z cyklu przegląd grządek i jej działeczki. Pierwszy był w tamtym roku, jakoś nie przywiązywałem się do tego. Ostatnio wleciał wam filmik, jak porządkuję to tutaj stanowisko, czyli tunel. Jak widzicie, na razie są tutaj moje pomidory w doniczkach. Są też przepikowane ogóreczki. One już tu się będą hartować, żeby po 15 maja, mam nadzieję, że już nie będzie przymrozków, mrozów, tutaj w tym inspekcie wylądować. Pewnie nie zapełnią wszystkiego, więc dwa ostatnie tam rzeczy albo cztery pola będę musiał wysiać do gruntu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i na krótko. Czosnek siany z ząbków moich własnych zeszłej jesieni. Tutaj truskawka zaczyna pędzić jak szalona. Pojawia się coraz więcej liści. Czekam na jakieś pierwsze kwiaty. Tutaj jeszcze nic nie ma. Nie mam pomysłu na to. Może mi coś podpowiecie. Tutaj są wysiane dwa rzędy kopru. Jeden po to, aby był taki młody. Na bieżąco, na przykład do młodych ziemniaków, które za chwilkę będą na topie, a drugi do ogórków, a tutaj po tej podporze na górze będzie leciał jasiek. Dalej. Rybki są. Na razie staram się przeprowadzać rewitalizację wody po jesieni, ponieważ no, wygląda to jak bagno Szreka, ale rybki są, woda się leje, powoli się filtruje, więc dosypałem ostatnio troszkę takich żywych bakterii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z takich rzeczy na bieżąco, które mam do zrobienia, to jest uporządkowanie tych malin. Tutaj będę miał do wycięcia te wcześniejsze maliny, te, które są suche. Tutaj porzeczka, popatrzcie. Pięknie zawiązują się kwiaty, z których za niedługo będzie czerwona porzeczka. Lecimy dalej. To jest moja magnolia, która w tym roku pierwszy raz zakwitła. Młodziutka, ale kolejne rzeczy idą. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj agres też budzi się do życia. Kawałek dalej rabarbar. To są śladowe ilości. I moja żona się zawsze śmieje, że to się nie kalkuluje, bo on raz, że jest cienki i kwaśny, ale to jest swój. Ostatnio byliśmy na zakupach. Przeraziłem się ceną za kilogram rabarbaru. 17,99. Słuchajcie, to jest jakaś masakra. Tu pamiętacie? To są te róże, które się tak nisko pną. Które ostatnio... No ostatnio, nie ostatnio. Jakiś czas temu na filmie wam pokazywałem. Dalej leci moja rabata kwiatowa, która teraz prezentuje się fantastycznie. Mieni się wszystkimi kolorami. Żółć, biel, czerwień, fiolet, no jest cudnie, bordo, popatrzcie, mega to wygląda wiosną. O, tu sobie przypomniałem, mam jeszcze lawendę do przycięcia. Tutaj jest kolejny agreścik. No i tutaj pięknie zaczyna wybijać róża. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Jakie będą efekty mojego cięcia. Tutaj dzisiaj przekopałem sobie, nie miałem pomysłu na tą rabatę, co tu zrobić i przypomniało mi się, że od jakiegoś miesiąca leżą mi zamówione sadzonki i cebulki pewnych roślin. Pierwsze lilie drzewiaste, białe bodajże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba sześć sztuk. Potem będzie 5 malw czerwonych. Mam nadzieję, że one tutaj fajnie wyjdą. A potem jest szpaler, chyba 10 mieczyków. W sumie nie pamiętam, w jakim kolorze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tu jeszcze mam taki płotek do wpięcia, więc spokojnie. Tutaj moje dwie agawy, które zapomniałem na zimę podwiązać i
i dać na nie agro włókninę taką białą, ale zobaczymy. Tutaj od znajomego dostałem, on w sumie sam nie wie, bo to od jego taty z ogrodu, jaki to jest rodzaj winogrona. A czy to jest ciemny, czy to jest biały. Zobaczymy, czy się przyjmie. Wkopany tydzień temu. W miejsce mojego, którego nie wystartował, a tutaj mój winogron, który może w tamtym roku żeście widzieli. Tutaj aleja mieczyków. Następnie start wiosenny mojego skalniaka. To jest, powiem wam, piękny widok. Te czerwone tulipany robią taką robotę, jeszcze podbite światłem słonecznym. Mega. Następnie mój skalniak, którego ozdobą niewątpliwą jest coś, co u nas występuje pod ochroną. Jeżeli coś takiego zobaczycie gdzieś wolno rosnącego w lesie, nie wolno wam tego zerwać. To jest sasanka. No i z tej strony, od strony słonecznej, pięknie zaczyna się tutaj ukwietniać. Ja ostatnio tutaj przycinałem lawendę. Ona jest dosyć krótko ścięta. Zobaczymy. To jest moja czereśnia. A w tle gruje na nią królowa działki grusza. Z tyłu jeszcze widać małą śliweczkę. No zobaczymy, popatrzcie, jak czereśnia pięknie kwitnie. No to jest cudny widok. A, pięknie, pięknie. Dalej. Widzimy borówkę amerykańską. Zobaczymy, czy w tym roku będzie tak pięknie jak w tamtym. No i tutaj hortensja. Mam nad nią mały dylemat. Nie wiem, czy co z niej będzie, czy nie. Czy będę musiał wsadzić nową lub pomyśleć nad tym, co tutaj zrobić. A na cieplejsze dni, które wielkimi krokami idą, basenik będzie jak znalazł. No i na koniec moja hacienda. Mam na nią już plan. Chcę ją zrobić w takich kolorach bordo-biel. Coś na styl domków norweskich. Więc moi drodzy, tak się prezentuje początek maja w moim ogrodzie i w sąsiedztwie mojego ogrodu. Powiedzcie, jak wam się podoba. Napiszcie, dajcie łapę w górę. Jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybentami, to dajcie suba. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Komentarze, ewentualnie linki do filmów z waszymi działeczkami. Ja się zwijam na obiadek. Hejka, trzymajcie się, pozdrowionka.